Musisz Solenko zaznaczyć, że jest jakaś 10 rano. Dobrze, jest 10 rano. Poczekajcie, muszę się pomalować. Dopiero weszłaś do studia. Dopiero weszłam do studia, ja coś tak nie ogarnęłam do końca. Chcesz jakąś akrobację wykonać? Nie, nie Wojtek, bo cię nudne. Co? To jest nudne. Nudne? Tak. Akrobacje nigdy nie są nudne. Może ty wykonasz, to będzie ciekawsze. No czy ja nie umiem. Poza tym mam pręt w kręgosłupie. W dupie! Siemanko, mamy właśnie 10 rano, jestem jak zwykle wcześniej w studiu. I kochani, zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka, kolejne fascynujące przygody z życia studia Kacy Inc. Lala. Zdzieramy z pół godziny. To wystarczy. Wojtek, wiem, że jesteś fanem planszóweczek. No. W czwartek wbijasz na planszóweczki? Czwartek? No. Nie. Okej. Okay. No to właśnie kolejne zaproszenia. I to jest to, co chcieliśmy powiedzieć poza kamerami? Mhm. Jak to mówisz? To, zdziwiłem się. No, byś sobie nie myślał, że też mnie boli. Okej, okay, jasne. Gdzież bym śmiał? Dobra, dawaj ciekawostkę. Jeszcze nie. Wiesz, że wombaty robią... Wiem. Okej. Okay. To już było. Było, a... Wiesz, co robi kangur w sadzawce? Co? Kangur w sadzawce? Wiem, co robi. Wiesz, że Albert Einstein nie wymyślił teorii względności, tylko ją podolił? A kto wie? Nie pamiętam, jak się nazywa. Jego bliski O tym jest nawet jego bliski przyjaciel, co potwierdza nawet, nie? Ale jest nawet ten motyw wspomniany w moim ulubionym serialu, czyli Teoria Wielkiego Podrywu. Pozdrawiam Sheldona. I tam właśnie też jest o tym wspomniane, że Einstein to po prostu podjechał i się z niego śmieją na tej... empiryka sceptyczna, takiego... Jezus, jak się nazywa. Ale to był taki Francuz generalnie. Taki Francuz. Nie, nie, ale gościu był takim bardzo, bardzo k***wa synem. Kiedyś... Bardzo byłego synem? Bardzo byłego synem. Bo... Dobra, k***u, jak macie ze mnie naśmiałe, to se k***wa sami opowiadajcie ciekawostki. No, było fajnie. Mogłaś słyszeć jakieś ciekawostki, ale właśnie zakończyliśmy. Martin, my tak chcę tylko wiesz, zachęcamy, żebyś nam więcej powiedział. ISO. Dressed in all black and we cozy. Can't say you loyal, you gotta show me. I ain't with my guys, then I'm dolly. Hey. Ain't no vibe like this, they don't rock like this. And you know we don't miss a swish. They don't catch my drift, tell them my nigga biz or catch my bitch. Uh-huh. Ain't no vibe like this, they don't rock like this. And you know we don't miss a swish. They don't catch my drift, tell them my nigga. Już jesteś Żywytka. Tak. Landryna. Tak, ja już jestem. Mam ja tylko bez dwóch łapek. Okej. Okay. Na przedramieniu, na udzie? Au. Klikajcie. Co chciałeś powiedzieć? Żebyście klikali w link wrzutki. W tej kawce. Mam zjazd. Masz zjazd po kawie? No. Dziwne. Powinno działać odwrotnie chyba. Chyba za pół godziny wjedzie. A powiedz o swoim weekendzie ostatnim. Powiedz, jaki intensywny był. No fajnie było. Odcięło cię? Nie. Co jest za gamon? No co o tym? Chcesz pozdrowić Bartka? No, pozdrawiam. Swojego chłopaka? Pozdrawiam. Chcesz mu tu wyznać miłość? Nie, po prostu go pozdrawiam. No i zdziwiłby się trochę, jakbym poznała miłość na odcinku. Zaraz mi się odpali tylko. Odpalisz się dzisiaj? Chyba tak. Z alkoholem czy bez? Bez. To nowość akurat. Ja tu... Tak, przecież właśnie z tymi dinozaurami. Boże, ja w ogóle nie skojarzyłam. A nie masz jaśniejszych włosów? Mam. No to dlatego, ale ja mam jednak pamięć. No, a miałeś ciemniejsze włoski, jak no, byłaś u nas. Takie jak ty. Może troszkę jaśniejsze. No, to ładne. No, nie, też masz ładne. Ale no niestety, tak wam powiem, że blond niszczy włosy. W Meksyku tak noszą koszulę, wiesz jak ty? Wiem. Patrz, a nie, nie mam tak guzików, ale tu bym powinna mieć zapięte, a tu rozpięte i wtedy byś musiał spierdalać, jak mnie widzisz. Bo to znaczy, że ostrym, no bo wiem, że nie jesteś ostrym gangsterem. Jak nie? Latynosem. Nie wyglądam jak latynos? Nie. Chociaż czekaj. Jak zamkniesz oczy? Żeby było też widać, nie? Znaczy, obawiam się po prostu tego, że jako jedna wrzutka to po prostu ci trochę zginie na tym żonę. Jak będziesz miała troszeczkę większą, ona nie jest na tyle duża, żeby przytłoczyła z kolei całą sylwetkę, ale no jest bardziej wyraźna na pewno, no, nie? No, to ja tą większą wezmę. Bo ta mniejsza, no, to nie. Może nie być widać tych szczegółów i tak dalej, znaczy, to będzie widać, nie? Ale to im dalej w las, im więcej lat minie jakby, to będziesz miał z tym coraz większy problem, nie? Dlatego taki będzie na pewno bezpieczniejszy. Dobra, no to ten większy.
Tak? No, będzie spoko. Gotowałeś to za tym odsłuch? Nie. A wczoraj nie wiedzieli, czy gotowałeś? Nie. Powiedzieć ci suchara? Tak. Czemu? Nie powiadaj, bo Wojtek tu będzie siedział i kamerował. Później dobra. Możesz mi powiedzieć. Dobra. Możesz teraz powiedzieć. Nie, Wojtek później nagrywa cały czas mnie. Myślałem, że nie śpiewasz piosenek Disneya, że mu to zdejmowało z odcinka. Czyli znowu sobie tu już odcinek. Tak. Show no love to the police, show no love to the phonies. She wanna come to my homie, she wanna ride like a pony. Better pay up if you owe me, don't come around like you know me. Man's them moving too shaky, acting sus for no reason. Still do the dash like Stacy with a city girl, it's that season. She wanna ride this all-wheel drive, you don't gotta put no key in. We on the rise like emoji eyes, you know that they be praying. Stashing the guap, setting up shop. I got a plan, is you ready or not? Puffing this plant, rising my stock, force on my hand, they moving wide. Don't gotta scam, don't gotta hop. I turn styles, screw it and chop. Shout out big bro, he call me Ock. Keeping it safe, we got it on lock. This is a whole mood like O2. I told Missy to work it. She got that soul food, I'm so full, she get busy for certain. This is a whole mood like O2. I told Missy to work it. She got that soul food, I'm so full, she get busy for certain. Ain't no vibe like this, no rock like this, and you know we don't miss a swish. To jest zupa? To? Ale to jest... Aha. Tak będę latał w niej normalnie. Tylko duża trochę. Ale co to na takiego kafara, kurwa. Ale ja w ogóle nie robię sama ogórkowej, nic nie robiłam. Wszystkie zupy tak... robisz mniej więcej rosół i dodajesz. Po prostu dodajesz ogórki. A ty lubisz tak. Zabieloną? Wszystko lubię zabieloną. Tak. Wątróbkę ze śmietaną? Wątróbkę. A! Taką mizerię, tylko że zamiast ogórka dajesz wątróbkę. Szybkiego tego. Ale nie takiego rozciągliwego, tylko takiego. A, wiem o co chodzi. No. A weź tak, rozumiesz? Pik. To jest napisane chyba, że... A, no. No. Tak jest. Fajne, ten tył jest zajebisty. No. Fajnie. Czarny ulubiony film, nie znacie? Żeby te skrzydła bardziej szły tu, niż żeby szły tutaj jakby, nie? Obawiam się, że tu byśmy wchodzili w tego węża, a tutaj byśmy generalnie mocno wychodzili w front bicepsu, więc to tak nie do końca dobrze by grało. Oczywiście uwzględniamy, w ogóle zamysł jej ci się podoba, kształt? Spoko, spoko. Wiesz co, ja chciałem tą czaszkę, żeby właśnie wyglądać się tak, żeby było ciekawie ostrzejszy, no, takie żeby... bardziej, no, takie stary, czachy widzisz, nie ma najmniejszego problemu, taki jakby, agresywniejszy, nie? Agresywniejszy, bardziej było. Spoko. Coś takiego, no. No, bo tu będzie jeszcze dużo elementów czarnych, generalnie no, ta ćma będzie cała, praktycznie cała. Bardzo, bardzo ciemna, także ona będzie taka mocniejsza, ale to dorzucę jeszcze tą czachę od głowy, jakby idącą, żeby tam się działo więcej na odwłoku, nie? Pewnie. Dajmy chwileczkę. Get busy for certain. This is a whole mood like O2. I told Missy to work it. She got that soul full, I'm so full, she get busy for certain. Ain't no vibe like this, they don't rock like this, and you know we don't miss a swish. They don't catch my drift, tell them mind they biz or catch my bitch. Ain't no vibe like this, they don't rock like this, and you know we don't miss a swish. They don't catch my drift, tell them mind they biz or catch my bitch. I'm in a cut with my homies, I'm in a cut with my homies. Show no love to the police, show no love to the phonies. No love, no love. She wanna come to my homie, she wanna ride like a pony. Better pay up if you owe me, don't come around like you know me. We in the spot, thuggin' like pop. Po prostu te elementy będą ciemniejsze, nie? Dzięki temu będziesz miał więcej jeszcze czarnego w tej całej ćmie. Będzie jeszcze bardziej agresywna jakby, nie? Czacha wychodzi spod głównej jakby części tego odwłoka i stanowi ten środkowy, powiedzmy, fragment. Czachę zostawię jasną, ale wszystko tutaj dookoła zrobię ciemne, więc ona się będzie wybijała na pierwszy plan. I tutaj w tym miejscu to teraz wygląda tak dosyć średnio, ale generalnie później będzie cień wychodzący mniej więcej w tą stronę, więc będzie widać tylko takie pojedyncze kontury, nie? Pasuje. Tak to bym widział. Co do tym myślisz, czy chciałbyś coś zmienić? Nie, teraz jest elegancko. Siedzi? No, wszystko siedzi. No to co, wydrukuję w kilku rozmiarach, przymierzymy sobie, przyłożymy do skóry i zobaczymy jak leży. Pewnie. Dobra. Ja mam jebane wełby, że to wymyśliłem. Ile pokapsa. Ej, nie wierzyłem, że dzisiaj to wytrzymasz, nie? Ja też nie. Pewnie dzięki tatuatorowi, bo delikatny. Co wiem na pewno, będzie ci trętwiała troszeczkę ręka, więc dawaj na kanał, jakbyś będzie tak k***wa źle. Będziemy robić po prostu przerwy, no nie? Pewnie trochę gorzej będzie przy pasce. Ja wiem, zdaję z tego sprawę. Ale postaram się to tak rozkminić jakby, żeby tam zrobić, wiesz, na strzała szybko k***.
już nie wracać tam za dużo, nie? W razie czego tak jak tam taką mówię właśnie dziewczynie, że godziny ostatnio mogę cię wieczyć. W ogóle nic nie da. Ale ostatnie pół godziny, bo to później jak puszczę, to jest gorzej. Dlatego lepiej, żebyśmy zostaw sobie to na sam koniec, jakbyś będziesz czuł, że jest dramat, nie? Oczywiście jeżeli będzie. Chyba nie będzie tragedii. Mówię ci to stary jako alternatywę, bo wiesz. Nie musisz tego skorzystać. Stajesz ty do znaku dziennego pacjenta i... To wytrzyma, te odznaki. Te odznaki, nie? No. Szereg korzyści. Przekonałeś mnie. Ale te benefity dopiero będziesz zauważyć czasem. Miałem czas na książkę. A powiedz coś o tatuażu, który wykonałeś. O tajnikach tatuażu. Jak za tym działać? Jak być zakonem? No nie mogę. Wojtek, daj mi spokój. Już mam 10 minut przerwy, ostatnie co chcę odpowiadać na te pytania. Widzowie czekają, to spragnienie ciebie. Marcin nie w nastroju. Przesyłajcie serduszka w komentarzach dla Marcina. Ale nie ma tragedii. Nastawiłem się gorzej. No zawsze dobrze się nastawić, kurwa, najgorsze, no. A później jak się miło rozczarujesz, nie? Dobra, syrenka. Pierwsze pytanie. Jakie? Jakie masz wartości w życiu? Ta największa wartość w życiu? Nie ranię rodziców. Dobra. Co i lubisz? Rodzina. Okej. Okay. Co lubisz robić w wolnym czasie? Nie rodzice. Dobra. Chciałabyś mieć jakieś dzieci? Nie. Piłka nożna czy koszykówka? Koszykówka. Tatuaże czy piercing? Że... Ale u mnie czy no, w życiu? Ciebie. Jakbyś miała wyciągnąć wszystkie kolczyki albo usunąć wszystkie tatuaże. No to kurde, chociaż ten meduza jak wyjąłam kiedyś, to w ogóle nie mogę na siebie patrzeć, więc jakbym mogła zostać meduzę, to bym wolała wszystkie tatuaże usunąć. Serio? Nie, znaczy wszystkie inne kolczyki usunąć, a zostawić tatuaże. Aha. Ej, zakon ja to dostałam dzisiaj czy wczoraj? Wczoraj. Ale i tak będzie dobre, nie? Zakon mi kupił wczoraj na dobry dzień. Detoks. Powiedział, że chyba potrzebuje. No, zgodziłbym się. Ale dzisiaj dostałam książkę od zakona. Taką o tym, żeby się nie stresować i zacząć żyć. Ale się nie skleiła, co? Jeszcze raz. To jakbyś miała się wytatuować cała, to cała u zakona, czy cała u Filona? U Filona, wiadomo. Zakon akurat na mnie patrzył. A co, nie zapytałeś czy od zakona, czy od Ktofa, bo jestem cały Ktofa? No bo wiem, jaka by była odpowiedź. Skok ze spadochronem, czy skok na bandzie? Kurwa, ani to, nie chcę znikąd skakać. Skok ze spadochronem, czy skok w bok? Wiadomo, że skok w bok. Chociaż już dzisiaj Bartek dostał ode mnie zjadę życia i nie uwierzycie za co. Za to, że napisał do mnie. Co tam? No bo on się mnie zapytał, czy na sobotę ma zamówić pączko burgery takie dobre. A ja mu napisałam, że ty mnie zawracał do wtorek jakimiś burgerami z soboty. No to nie, to było życia, to? No, wam tak ładnie powiedziałam. Napisałam go, że... Za to, że chciał ci napisałam. Zamówić burgery? Tak. No, przejebany chłop. Ty to masz przejebane z nim. Gdzie robiłam porządek i włożyłam tam rzeczy, które nie są moje i tak po prostu do zwrotu. To na pewno jest moja bluza. I to jest twoja, wiesz z czym? Później coś tam... Tak! No, to moja, ja kiedyś wyszłam od ciebie w niej. To było wtedy, jak pracowałyśmy do rana. Tak. Mhm. Ale się narobiło. Tak. Tatuaże robiłyście? Tak. Nie, papiery. Rachunkowe sprawy. Myślę, co to już mam dwie bluzy różowe w takim razie jednak. Masz więcej rzeczy różowych. Ja mam tą różową koszulkę, co wiesz, Krzysiu robił tam. No ja właśnie nie dostałam jej, nie? Żeby nie odmawiać blanta. Tak, kojarzę. A, jeszcze mam może je różowe spodnie, których nie noszę. Masz, te takie dzwony. One bardzo ładne są, tylko to nie ta pogoda, nie? No, one są takie, wiecie, z trykotu takiego, można powiedzieć trochę. Tak, trykot. Nie wiem, jak to czekać do końca. Pokażę ci, jak wygląda trykot. Tak? Ten. Jak wygląda trykot? No to trykot to jest do tańca, do... To jest, kochani, trykot. O, fajny trykot. No taki trochę marzynny, nie? A teraz pokażę wam sarny spodnie, dobra? Takie mniej więcej. Trykot jest. No trykot jak nic, nie? No to taki trykot, no. Mmm. Aha. O, taki ściągający. Okay. Co, Wojtek? Ty, no fajny ten trykot. Nosiłbyś? Nosiłbym. Muszę znaleźć tą reklamę. No co dziecko mówię tak, to jest pyszne. I dzwoń do mamy, ona zawsze tak do mnie gadała. Dzwonisz do mamy? No. Cześć mamuś, słuchaj, mam pytanie do ciebie. Pamiętasz taką reklamę, co ty mnie zawsze tak przedrzeźniałaś, co była jakaś reklama i tam takie dziecko mówiło, to jest pyszne.
No. No to co to była za reklama? Serków Hochland. A, no i wszystko. Dzięki, pa. Serków Hochland. Patrzcie, zaraz wam pokażę. Reklama, reklama serków Hochland. Sery firmy Hochland dłużej zachowują świeżość, ponieważ każdy plasterek pakowany jest osobno. A jak wam smakuje? To jest pyszne. Udało się. To jednak moja mama to inaczej mówiła, bo to w ogóle nie było takie ciężkie. O, bermudy. To kuloty. Co? Jakie spodnie są kuloty? Naprawdę? Takie jak? Szerokie 3/4, to się tak nazywa. Kuloty? No. Kuloty? No. Ale słyszałeś takie stwierdzenie? Pierwsze, jakie mam myśl, skojarzenie, to jakieś takie spodnie kuloodporne. Byłam dzieckiem, to zawsze mówiłam przy jedzeniu. I zawsze babcia i mama, wszędzie wszyscy mówili, nie mów na tusia przy jedzeniu, bo będziesz miała głupiego męża. No właśnie, chyba musiałaś wyjątkowo cicho siedzieć przy tym jedzeniu. Nie mów przy... Nie tańczył przy obiedzie, k***a, bo będziesz miał głupią żonę. Nie tańczyłeś, nie? Tańczyłem, śpiewałem, wszystko robiłem. Tam zastosowanie generalnie moich rodziców było takie, w zależności od sytuacji jakby, nie? 12 lat w związku jeszcze nie widziałam, żebyś tańczył przy obiedzie. Chyba yeah. Kicking the doors, you know we don't knock. She wanna dance, do a TikTok. She making a move, she making it drop. We set the mood, pull up and eat all your food. Ooh, 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 how could we lose? Blessings keep coming in twos, twos, twos. Ay, you do or you don't, you will or you won't. Hop in the Phantom, then I go ghost. They doing the most, they watch what you post. Liking our picture, she like our post. They saying we ghost, Kobe on go. Playing the cut, just me and my woes. We getting high, to balance the lows. You hear the flows. I need my ducks in a row, whoa, 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 yeah. Coming up fast, I thought we was moving too slow, slow, whoa, no. Making a killing, cause we keep selling these clothes, 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 yeah. It's how it's so, I ain't gon' tell you no more, just me and my bro, ayy. Ain't no vibe like this, they don't rock like this, and you know we don't miss, swish. They don't catch my drift, tell them I ain't they biz, or catch my bitch. Ain't no vibe like this, don't rock like this, and you know we don't miss, swish. They don't catch my drift, tell them I ain't they biz, or catch my bitch. I'm in a cut with my homies, I'm in a cut with my homies. Show no love to the police, show no love to the phonies. No love, no love. She wanna come to my homie, she wanna ride like a pony. Better pay up if you owe me, don't come around like you know me. Co chciałam zrobić? Chciałam podejść do ciebie i powiedzieć, to chyba mój chomik, bo fioletowa zbaczyłam co robić. To chyba twój chomik. A ja na pewniaka, bo fioletowy, i mówię, o mój chomik, patrz na oznaczałam, już oznaczałam na relacji. Serenko, opowiedz o tym kluczyku. Ruka robimy. Co to jest ruch? Tutaj. Bo wiele osób może nie wiedzieć. Tak, że stresujesz się? Nie, nie stresuję się. Słuchaj, ja jestem wprawiona w bojach. Chcę zrobić drugiego w języku. O, ale na żółtego tam. To srebro, to srebro koloidalne, kochani. Hej, ale... Dobra, Iwana, usiądź prosto i patrz przed siebie ładnie. Ja sobie tylko coś zaznaczę tu. Dobra, zaznaczyliśmy sobie tutaj miejsce. Robił tu przekucie? To by było na pewno było ciekawsze. No i git, no i zobacz sobie, Janusz, no... Gina się usząca, no. Gdzie kolejny kolczyk? No, chyba tak w nosie. W uchu to ci się już delikatnie skończyły chyba możliwości. Troszkę tak, już troszkę tak, ale w nosie bym chciała jeszcze. Może wszyscy już mają w nosie. Wydaje mi się, że moje piwko wylałam. Wszyscy mają w nosie, a ja nie mogę być jak wszyscy. No i dobrze, no. Lepiej być niektórymi niż każdymi. Jak święte są, amen. Amen. Grzanuś, połóż się proszę, muszę cię tu ładnie ułożyć. Przejdź główkę, nie wiem czy nie będę musiał koczka sobie ten, nie. Żeby było rano, rano, nie? Co, Dzidziuś, jesteś gotowa? No. Dobra. Jak? No, muszę przyznać, że trochę bolało, nie? Ale tam Helix. Jaki Helix? Dobra, ale to już jest ostatnie. To jednak bolało? Nie, po prostu mam za dużo tych kulczyków. I u Serenki nie boli? Nie, nie, nie boli. Tylko u niej nie boli. Dlatego przychodźcie do Sarny. Widziałem. Mamy już. O, super. Były, wiem, przyjemniejsze przykucia. Kukuleczkę ci przekręcam i... Fajnie, znowu nie będę mogła spać na tej stronie. Nie, on to nie będzie ci tak... Nie, no właśnie wiem. A tu spać! A, atrapa. Atrapa. Co? Co? Kolczyk prank. Fajnie, pokaż, Janusz, ruka. No i takiego zapyknęliśmy.
Fajnie, potem możemy włożyć kuleczkę, albo krótszy, żebyś miał tylko kuleczkę i wiesz, krótszego bananka. Dobra, mega mi się podoba. Fajnie, zawsze się cieszę, jak grzanka do mnie wpada, bo robimy fajne przekucia w miłej atmosferze. Jak jeszcze jest Wojtek, to... To już w ogóle. Już w ogóle. Robię ruch, głową, weź. Zaraz, Jana, zaraz pójdzie. La, 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 la. Jestem pod presją. Jestem pod presją. Jesteśmy dziś w studiu. Nie. Dawaj. Ja ci skręcę z tego teledysku od razu. Tak wiesz, że Wojtek nie zrobi głupiego montażu. Coś ty. Coś Wojtek? Ty. Ja? Nigdy. A jak go poprosisz, żeby czegoś nie dodawał, to on tego nie dodaje. Nie, coś. To nigdy. No, nigdy. O, mam! No i to jeszcze przyjedzie, kurwa, na tej gaskie przody, ja mam. Ja mam naprawdę gaskie przody, patrzcie to. Co ty pierdolę? Ja też chcę gaz pieprzowy. Ej, proszę, ja też bym chciała. No to stara, patrz, ja masz gaz pieprzowy tu? Ej. Ale to jest mój do pracy, a ten jest mój przy sobie. Tam jest mój do pracy, służbowy. Każda lacha powinna... Ja teraz każdej mojej z dobrej dobra, znajomej ja kupię gaz pieprzowy. Kupisz mi? Obiecujesz? Tak, mi nie kupuj, ja mam. Ale ja chciałam taki mniejszy i też zielony, żeby był. To jest w żelu, bo mój ulubiony kolor to zielony, to jest. Powiedz mi akcja. I akcja. Kochani, dziękujemy za obejrzenie kolejnego odcinka. Nie zapomnijcie lajkować, subskrybować, komentować, zaobserwować profile w opisie i trzymajcie się. Zajebiście! No.